Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. No i oczywiście kolejny konkurs, bo jak jest odcinek, to zawsze jest konkurs. Pamiętajcie o tym, widzowie, także jak widzicie film, wbijajcie na niego od razu, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz kod promocyjny. Używajcie mojego kodu promocyjnego, ponieważ z moim kodzikiem macie 5% do wpłaty, a możecie sobie doładować każdą metodą płatności. No i za niedługo będziemy startować z nowym konkursem na tikety. Na widzowie było 1000 zł, teraz będzie 1500 zł na tiketach, ale to wszystko wam powiem niebawem. Więc co, widzowie? Fotel mi się rozładował, ale nieważne. Pamiętajcie, jak chcecie wygrywać, musicie oglądać do końca, ponieważ dzisiaj będzie hasło konkursowe. Tak, dzisiaj będzie hasło konkursowe. No i tak jak widzicie, 110 koła w balansie. Troszkę popłynąłem. Mieliśmy troszkę więcej tego balansu. No i wczoraj zrobiłem bitewkę za 36 koła. No ale tak jak widzicie, no nikt nie chce do niej wbić. Więc my zaczniemy ten odcinek również na grubo. I zrobimy sobie, widzowie, równie grubą bitwę. Ale zrobimy sobie bitwę, która może być ciekawa. Damy po prostu 10 skrzynek serpent na 3 graczy, widzowie. 10 skrzyneczek serpent na 3 graczy. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać tą batelkę. Będzie ciężko, ale spróbujemy. 15-200. Bardzo przydałaby się wygrana w tej bitwie. No ponieważ jeśli to przegramy, wraz z tamtą bitwą zostanie mi 130 koła. No a mieliśmy. No w piku miałem już 250, więc widzowie, trzymajcie kciuki, kibicujcie, oglądajcie do końca, tak jak mówię, ponieważ będzie hasło konkursowe. No a na razie bot Henry nas, no nie chcę brzydko powiedzieć, ale nas tutaj dyma, no a my nie trafiamy nic ciekawego. Nic ciekawego nie trafiamy. No, to jest na razie mój najlepszy itemek. Itemek 700 zł, skrzynka kosztuje 1500. Ale ojojoj, chciałem powiedzieć, że mamy dużą przewagę, ale on trafia też butterfly'a. Mamy to, na razie prowadzimy, na razie prowadzimy, mamy ponad, no nie wiem, no około dyszki mamy, ale tu jest pula, obym ja to wygrał, znaczy około dyszki, no około dwunastki nawet. Dobra, i ostatnia skrzynka, wydaje mi się, że prowadzimy, bot Henry jest blisko, ale zgarniamy to, zgarniamy tą bitwę na 100%. Let's fucking go. Z 15 tysięcy robimy 38. Uff, no i powiem wam, że zaczynamy ten odcinek fenomenalnie. Dobra, przejdźmy do skrzynki, którą rzadko i dawno otwierałem. Mamy tutaj naprawdę mocne itemy. Vice'y, White Lotusa, Butterfly'e i próbujemy. 5 skrzynek Big Baller. Tylko że jest to skrzynka tak ryzykowna, że może mi polecieć 5 skinów za 80 groszy. Ale próbujemy. 10 koła. No właśnie. No właśnie o tym mówię. Jeszcze raz. Stój. O nie. O nie. Tak to nie może wyglądać. No i zobaczcie, z takiego profitu. No tak naprawdę nie zostało nam nic. No 115 mamy. Lekki profit jest, bo jakbym to sprzedał, to mamy 150, ale był dużo większy, był dużo większy. No tak nie może być. Dobra, Eagle razy 2. Widzowie, możecie tworzyć skrzynki. Let's go, Pandorki, proszę drogie. Let's go, Pandorki za 21 koła. No i pięknie, pięknie. Dawaj jeszcze dwa. Jeszcze dwa razy Eagle. Slingshoty zwracają skrzynkę, o to chodzi. Dawaj kolejne dwa. No i tutaj już musiał zabrać. Dobra, ostatnie. Ostatnie dwie, proszę. Dobra, no tu będzie okolice połowy oddanej. Dobra, to co, widzowie? Robimy bitwę jeszcze jedną. I zrobimy bitwę. Big Baller, Meduza, Excalibur, Hole i Olympus. 14 koła. Na 2 graczy zrobimy taką bitwę. No, ryzykowna jest to skrzynka. Czy to są moje pandorki? Tak jest. Ale my już o tych pandorkach powoli zapominamy. No i 14 koła. Przydałoby się wygrać tą bitwę. Bot Arnold. Dawaj mi Vice za 73 koła. I wszystko. No i to jest wszystko. To wystarczy.
No i nie no, Big Baller dzisiaj naprawdę tragedia. Meduska, proszę. Okej, to jest dobry drop. To jest 5000 złotych z meduzy. Excalibur, let's go. Jest Poseidon za 4200, dobrze. No i hold, proszę Glockfade. Blisko, jest Karambit, ale Olympus, on może rzucić coś, co zmieni, ale my wygrywamy tą bitwę. Może nie jest to duży profit, chociaż jest X2. Jest X2, to nam daje naprawdę no takie bezpieczeństwo i taki spokój na głowie. No bo jest dzisiaj w tym momencie profit. No to co, widzowie? Skrzynki Esteban. Skrzynki Esteban na GeForce Kingsie trzeba sobie pootwierać. Dajmy sobie od 8 koła. Od 8000. Zobaczmy. Esteban Big Banger. Esteban Big Banger. No okej. Ale czy to jest opłacalna skrzynka? Niestety nie. Niestety nie. Sprawdzimy jeszcze jedną. Esteban, od 10 spróbujmy. Jest tych skrzynek sporo. O, Esteban 10K z hołem. Spróbujmy tą. Okej, no i ta skrzynka mi się już podoba. To oddaje. No w sumie dwa itemki tutaj oddają. Trzymamy na zero. Dobra, spróbujmy. Najpierw testowo otwarcie. I na testowym dałoby na zero Karambita Fejda. Spróbujmy jeszcze jedno testowe. Ja pierdzielę. Dobra, ostatnie testowe. Jeszcze jedno testowe. Daj dwa razy z rzędu nic. Pierwsze nic. Drugie nic. Do trzech razy sztuka. Proszę, 10700. Let's go. Let's fucking go. Mamy hola, widzowie. Mamy hola. No i 150 koła. A jak zaczynałem ten odcinek, miałem 105? Pięknie. Naprawdę pięknie. Na koniec dajmy sobie, nie wiem, dwa Olympusy. Dwa Olympusy na koniec. M9? Stój. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. White Lotus za 30 koła. Szkoda, że nie w lepszym stanie. Ale sprzedając to, mamy 177 koła. Faktory nie mógł tutaj polecieć. Dobra, dajmy jeszcze dwie. I na koniec. Okej. Nieważne. Mamy 170 koła plus bitwę za 36. Także co, widzowie? Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.